Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Sadek Błażej, new player, nowy gracz z tej strony, Wiedźmin 3, Dziki Gon, Gwint, Mistrz, moi mieli kolejny odcineczek przed nami, słuchajcie, ja myślałem, że szczególnie prawie ze wszystkim, żeśmy się tutaj rozprawili, jeżeli chodzi o naszego to Wiedźmina i słuchajcie, myliłem się niesamowicie ze względu na to, że mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy jeszcze, słuchajcie, w kwestii naszego to Gwinciora, mianowicie gwint rozgrywki na Skellige, słuchajcie, od Lukosa Szalonego możemy wygrać sobie kartę. No i oczywiście gwint starzy znajomi. Dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, tym zadankiem. Dzisiaj zagramy sobie to z Vernonem Roshem. Z tego co tutaj widzę, ostatnio żeśmy wygrali sobie z Gremistą. Odcineczku jest to, słuchajcie, tak troszeczkę ta rozgrywka wkomponowana. Mniej tego gwintmistrza, słuchajcie, aczkolwiek mimo wszystko tam jakby ten gwintmistrz się znajduje, czyli ten nasz kolejny etap pokonania, wiadomo, to Gremisty tam, słuchajcie, się odbył. Jakoś tak na spontanie, jakoś tak ogólnie spontanicznie w sumie to tak naprawdę, słuchajcie, się odbyło. No ale w każdym razie dzisiaj troszeczkę bardziej tak ogarnięcie, jeżeli chodzi o tego naszego gwintmistrza. Dzisiaj odcineczek, wiadomo, skupiony tylko i wyłącznie na nim, tak więc słuchajcie, lecimy sobie do naszego to Vernona Rosha, tylko kwestia teraz tak naprawdę, gdzie on się aktualnie znajduje. Prawdopodobnie nie tutaj, być może tu. O i słuchajcie, może być problem, może być mianowicie, kurde, madafaka, tutaj się coś źle odbywać, bo z tego co widzę, to naszego Vernona Rosha coś jakoś tutaj nigdzie nie ma. Tak jakby, słuchajcie, zniknął, tak jakby wyparował. I tak jakby go, kurde, jebaki, nie dało się już spotkać. Na pewno mamy z nim teraz to rozegrać. Wygrał unikatową kartę od Vernona Rosha, słuchajcie. No kurde, czyżbyśmy teraz nie mogli wykonać tak naprawdę tego zadanka? Czyżby nasz Vernon Rosh się po prostu gdzieś jebaka ulotnił? Przecież to jest tak naprawdę w sumie niemożliwe. To byłoby wręcz karygodne, jeżeli nie bylibyśmy w stanie teraz wziąć go jebaki odnaleźć. Aha, ciekawe, gdzie ogólnie jego teraz obozik, słuchajcie, się znajduje. Ja już w sumie tak naprawdę z tego wszystkiego nie pamiętam. No dobra, no to skoro w takim razie tego jebaki nie ma, to weźmiemy się, słuchajcie, za tego Lugosa. Ewentualnie to wiadomo, wezmę odnajdę skałę, odnajdę też miejsce, gdzie ten nasz, wiadomo, Vernon Rosh się znajduje. I wtedy ewentualnie, słuchajcie, przyjdzie nam to z nim zagrać. Ja myślałem, że mogę, kurde, sobie spać spokojnie, rano się obudzić i zagrać sobie z naszym to niebiesko-pasym kapitanem. A tu się okazuje, że jebaka po prostu najzwyczajniej zniknął jak kamfora. Zapadł się pod ziemię. No dobra, w takim razie, słuchajcie, nie mamy tutaj co płakać nad rozlanym mlekiem. Mamy jeszcze z kim zagrać tutaj gwintmistrz, naprawdę, naprawdę jeszcze, słuchajcie, oferuje nam naprawdę dużo, dużo tych rozgryweczek. Lecimy w takim razie naszego to Lugosa Szalonego. Zobaczymy, czy w kwestii grania w karty również jest on taki szalony, jakim go to określają. Jest, słuchajcie, kurwa, tutaj widzę, się nieźle usadowił. Gra o tron, widzę, że już się dawno odbyła i obecnie należy on, obecnie należy do niego. Dobra, zagrajmy w gwinta, najważniejsza dla nas kwestia, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wyciągaj talię, nudno coś dzisiaj. Zagramy o mojego katakana. Zagramy o katakana, słuchajcie. Mamy okazję wzmocnić sobie talię potworów. Być może niebawem, słuchajcie, przyjdzie nam w takim razie z nich skorzystać. Jak na razie to Królestwo Północy tutaj wiedzie, taki główny prym dominuje nad wszystkimi innymi taliami. Ale może, być może niebawem to się, słuchajcie, zmieni. Być może ewentualnie będziemy mieli dwie mocne talie. Zobaczymy. Trebuszyk, komando niebieskich pasów. Ok, to mi się zgadza. Balista, jest katapulta. Słuchajcie, no prawdopodobnie ten mecz będzie wygrany. Z takimi kartami przegrać to naprawdę trzeba mieć talent. Jakieś tam tutaj ewentualnie takie karciochy, słuchajcie, doszły, to już naprawdę, naprawdę możemy czuć się mocni. Dobra, tak bezpiecznie sobie zagramy naszym tomurem. Manekin do ćwiczenia, baka, tutaj dobrze wziął, zastosował ten ruch. Za słabo, słuchajcie, tutaj te dwójeczki, one w ogóle nam nie przeszkadzają. Dlatego na razie póki co tutaj nie będziemy po te karty sięgali. No i jakby to tutaj rozegrać? Weźmy legendarnówki od razu. Nasze to legendarówki użyjmy sobie, bo kartę efektu chciałem sobie zostawić na kolejną kolejkę, na następną, wiadomo, rundkę. Coś tam legendarnego mu się trafiło, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie Geralt z Rivi, bo on jest naprawdę mocny. 15 punktów wprowadzając może naprawdę tutaj nam namieszać. Dobra, ta rundka należy do nas. Niedobrze, mała, a jedną kartę u nas jebaka więcej, co prawda my teraz zabierzemy, ale my jakoś tutaj specjalnie nie dominujemy ilością kart, a często to jest tak naprawdę, słuchajcie, kwestia taktyki, którą
Przybieram. Ulewny deszcz. Już teraz możemy spasować. Już teraz tak naprawdę, słuchajcie, możemy sobie odpuścić. Bo mi w tej rundzie będzie bardzo, bardzo mocno zależało właśnie na jednostkach oblężniczych. Wręcz na nich w sumie będę tak naprawdę tutaj się opierał. I one tak naprawdę będą tutaj stanowiły dla nas najpotężniejszą linię ataku. Tam dosyć ciekawie teraz się sytuacja rozkminiła. Szkoda, że do czwóreczki doszły. Tak, szkoda, że nie piąteczki, tak wtedy tych piątek więcej się skasowało dzięki naszemu, to wiadomo, bohaterowi. Tris Marigold jest porówno, słuchajcie, ale to i tak nie chodzi o to, bo i tak będziemy kombinowali do końca, jak tu zrobić, żeby to wygrać. Mianowicie wszystkie karty na stół. Nie może nic nam pozostać. Dobierzmy sobie dwie, dajmy mu to jako Dijkstrę. I proszę bardzo, słuchajcie, takie karty się trafią. Nie mogę trafić lepsze. Ja cię pierdziel, Talar oraz nasz, słuchajcie, Książę Stenis. No wręcz, kurwa, kart lepszych nie można było trafić. Tajemniczy elf, słuchajcie, pierwszy raz przyjdzie mi tutaj zagrać tą jakże nowisieńką karteczką. Zajebista akcja, słuchajcie, za chwilę ja cię pierdzielę, po prostu rozpierdolimy naszego, to wiadomo, przeciwnika. Co prawda jego linia ataku tutaj również jest bardzo mocna, mianowicie już te 90-88 punktów robi wrażenie, ale słuchajcie, za chwilę my wypuścimy naszych to komandosów niebieskich pasów. To będzie naprawdę, naprawdę niesamowita rzeźnia. Na początek jeszcze manekinka sobie tutaj, słuchajcie, weźmiemy naszą medyczkę z powrotem. W sumie mogą to lepiej wykombinować, mianowicie mogą wile tego tutaj jebakę wziąć, ewentualnie użyć podwójnie, wtedy te wszystkie ósemki, słuchajcie, poleciałyby. No ale no dobra, jakoś już ewentualnie to przełknę. I najzwyczajniej, słuchajcie, wezmę co moje, tak? Bierzemy co nasze, trzeba tego typa tutaj rozpierdolić, co prawda już mamy tą rundkę wygraną, ale zobaczmy ile ogólnie uciśniemy, słuchajcie, z tej talii, ile ogólnie tak naprawdę damy radę tutaj dojebać tych punktów. Myślę, że może dwie sety przebijemy. Się okaże. Szkoda, że rogu dowódcy tutaj nie ma. To by wtedy jeszcze bardziej dojebało, słuchajcie, nam tą linię oblężniczą. Aha. 174 punkty. Ja cię pierdolę, słuchajcie, taka moc. Takiej mocy jeszcze w ogóle jak naprawdę nie było. Jeżeli chodzi o użycie mojej talii, nie było czegoś takiego. Szkoda, że jeszcze nie mogą dowódcy użyć umiejętności. Ja cię pierdzielę, jakby róg dowódcy, słuchajcie, był zamiast ewentualnie jakiejś tam jednej karty legendarnej, to myślę, że te dwie sety byśmy przebili. To byłoby naprawdę. To byłoby naprawdę zajebiście, słuchajcie. No i tak to się, słuchajcie, prezentuje. Prawdopodobnie zadanko zostało przez nas zakończone. Vampir Katakan, za chwilę go sobie ewentualnie obejrzymy. Mhirvar Emrise, czyli prawdopodobnie dowódca kolejny. No i oczywiście zadanko Gwint na Skellige zakończone, słuchajcie. Zaglądamy sobie w takim razie do naszych to potworów, szukamy tego katakana, jako się tutaj ewentualnie prezentuje. Ha. Tutaj jest. Ale to słabiutka karteczka, słuchajcie, no taka słabiutka, że huu, ja myślałem, że to ewentualnie jakaś legendarna karta. A to taki sobie tam katakan, tak? Troszeczkę chujnia z patatajnią, ale cieszę się z Mhirvar Emrise'a. Słuchajcie, nie wiem, czy to tego dostałem, czy też innego. Widzę, że tu chyba innego dowódcy nie ma, jak tylko właśnie jest ten. Chociaż w sumie nie wiem. Coś mi się tutaj nie zgadza, mianowicie tak jakbym dowódcy więcej nie miał. Dziwna, dziwna sprawa, słuchajcie, naprawdę. No i dobra. Czyżby to było na tyle? Czyżby tylko ta jedna, słuchajcie, rozgryweczka? Ci starzy znajomi. Ten Vernon. Gdzie ten jebaka się podziewa? Nie ma go, słuchajcie. Nie ma Vernona Rosza. Wyparował, ulotnił się. Kurwa, zniknął. Nie wiem, jakim cudem to się w ogóle stało. Na mapce ewentualnie przeszukamy sobie, tak wiadomo, gdzie ten jego obozik mógł się znajdować, ale mi się wydaje, że to było ogólnie w Nowigradzie. I w Velen, aniżeli na Skellige. No i właśnie. Ostatni bastion. Posterunek graniczny, nie. Diabli, wieś Zalipie, Sforoń, Pogorzelisko.
Tutaj raczej to nie było. Bardziej może jakoś tutaj, w tej kwestii. Ha, no właśnie. Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, nie wiem, gdzie ten niebaka się znajdował, gdzie on się podziewał. No dobra. Dobra, słuchajcie, ja wezmę tutaj proskwinę, jakieś ewentualne rzeczy. Wezmę to ewentualnie, coś porobię. Jak tylko znajdę Vernona Rocha, kolejny gwint mistrz na kanale się, słuchajcie, pojawi. Jak ewentualnie spotkam jakiegoś karczmarza, z którym można, wiadomo, sobie zagrać, z którym ewentualnie możemy wygrać jakąś tam specjalną, no nie specjalną kartę, ale możemy wygrać kartę, to również, słuchajcie, ewentualnie jakiś tam odcinek ewentualnie z tego się ukręci. Ocenicie odpowiednio materiał, żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie jak zawsze. Trzymajcie się do następnego odcineczka. Cześć!